3, 2, 1, lecimy z tym koksem. Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Muzeum Motoryzacji Vena w Oławie. Słuchajcie, jak dobrze wiecie, jest już wiosna, a jeżeli jest wiosna, to można robić tak zwane przewietrzenie magazynu. I to właśnie w tej chwili u nas się dzieje. Zobaczcie, wszystkie te samochody, które są zgromadzone dookoła, już wkrótce wylądują na naszej nowej hali. Tam stał autobus, tam stało BMW Z8, który teraz stoi tutaj, a obok niego Clio, nieważne. Są wiosenne porządki i wy w nich będziecie uczestniczyć. Ale my wszyscy mamy w związku z tym ogromną przyjemność, bo tymi samochodami możemy się przejechać. Na pierwszy ogień idzie Lamborghini Gallardo. O, pompa już się odezwała. Kamil, za ile go myjemy? Za dychę czy za dwie dychy? No to jest małe auto, to za dychę. No dobra, tak? Czyli za dychę myjemy. Może się uda. Zobaczymy zresztą, taki test będzie, nie? Nie gasimy, niech sobie pochodzi. Zaraz, za chwilę będzie zapakowane na lawetę i dzisiaj trafi na sesję zdjęciową. Zanim to nastąpi, to zabiorę Was jeszcze w nasze stare, Wam dobrze znane miejsce i pokażę, chociaż pokrótce, bo jemu będzie poświęcony nowy odcinek, zupełnie z kolei nowy nabytek do naszego muzeum. W trzech prostych słowach to jest coś, co Wy najbardziej uwielbiacie, czyli samoróbka. Wyobraźcie sobie, że chłopak własnymi rękoma zbudował Ursusa, traktor w wersji mini, dlatego jest wyposażony w silnik z mini Fiata. O tym pojeździe będzie przygotowany zupełnie osobny odcinek i teraz zabiorę Was na naszą budowę, bo tam zaczynają dziać się cuda. A o tym jeszcze zapomniałem, zobaczcie. Jest Warszawa. Jest syrenka. Jest przepiękna, biała S-klasa i jest auto w wieku Joanny Krupy, które mi się wydaje, że zestarzało się znacznie lepiej, chociaż nie miało tylu liftingów. To jest ta ważna chwila. Ważna chwila, na którą czekaliście bardzo długo. Autobus wjechał już na halę. Mistrzostwo. Wiesz, jak się cieszę?
Jeszcze dużo pracy przed nami, ale już wiesz, już swoje miejsce ma autobus, nie? Nie wiem, gdzie jeszcze będzie stał, ale na razie jedziemy z tyłu na magazyn. Nie na swoim miejscu, co prawda, ale na magazynie. No zobacz, jaka to duża hala. To tak w sumie, zobacz, mamy już 6 samochodów. Ja może pokażę widzom, jaka jest duża ta hala. Tylko muszę się od... Tomku, jest tak duża hala, że z takiej odległości, a na hali jeszcze jestem, autobus wygląda jak resorak. Do nas pisze, wiesz, czy mogą wstawić też swoje auta. No pewnie tak, wiesz, my jak to wszystko ułożymy, nasze samochody, to będziemy wiedzieli, ile jest jeszcze miejsca, ale chętnie też przyjmiemy, żeby to naprawdę zrobić fajną wystawę, fajne muzeum. No nie wiem, no miejsca jest. Teraz wiesz, przestrzeni nadało to, że posadzki mamy już wylane i widzę też chłopaki wczoraj silikonowali już te wszystkie delatacje, więc tutaj jak gdyby posadzkę mamy gotową. Za dużo aut na razie nie wkładamy, bo zaraz wpadają elektrycy montować wszystkie lampy, instalacje, wiesz, więc będą auta przeszkadzały. Powiedzmy 10 sztuk, żebyśmy mieli miejsce tam na hali, przywieziemy tutaj. Oni po prostu będą mogli sobie je przesunąć, ewentualnie przy montażu jakichś lamp. No, odkurzamy już posadzkę, no za chwilę czekamy teraz na stal, montujemy zaraz, znaczy montujemy, zaczynamy wykonywać antresole, balkony i regały na samochody. Te nasze czerwone, historyczne, które mamy na tamtym magazynie, będziemy przewozić. Pokażę, w którym miejscu będą stały. To już będzie taki ostatni etap. Po prostu jak już tamtą halę opróżnimy, to te regały powycinamy, zdemontujemy i zamontujemy tutaj. Te regały spokojnie tutaj ułożymy w tym miejscu. Albo ciśnienie mi skoczyło, tak wiesz, jak już wjechało pierwsze auto, bo mi coś głowa boli. Ale mistrzostwo, fajnie. Nie no, jest kapitalnie. Kapitalna sprawa. Tutaj wyjdźmy na zewnątrz, Kamil. Nie, to może ja po mikrofony pójdę. Ja i tak muszę zaraz lecieć głośno. Aha. I tak głośno się mówi, to będzie słychać, nie? Dobra. Słyszycie nas, widzowie. Nie narzekać, że cicho, będę głośniej mówił. Tutaj na tych naszych halach, na całej ekspozycji będą wyjścia na zewnątrz. Zapraszam. Będziemy mieli tutaj równą przestrzeń. Tutaj mamy rów, więc chcemy go fajnie odbudować, pogłębić, żeby było też miejsce na spust wody z pól wszystkich dookoła. No i robimy taką też kratę, będzie rów fajny, wybetonowany, będzie krata, na której też będzie można coś postawić. Planuję taką tutaj wystawę, bo zakochałem się w tym polskim kładzie, naszym tak zwanym. Już od tamtej pory też trafiły do nas dwa kolejne eksponaty. Oczywiście na WSC zbudowany taki też maszyna rolnicza. A druga rzecz, o, fajny film, Kamil, niedługo nagramy. Wczoraj przyjechał do nas Ursus. Jest to własnoręcznie chłopak od 14 roku życia, budował traktorek na silniku z malucha, mistrzostwo świata, pokażemy widzom też, na pewno wam się spodoba. I w związku z tym, że takie rzeczy można jeszcze znajdować u nas w kraju, chcę stworzyć tutaj wystawę takich samoróbek, pojazdów, samów tak zwanych, które kiedyś można było wykonywać bez żadnego problemu i dodatkowo je zarejestrować. Teraz już tego nie można, chyba od 90 któregoś roku nie można już takich rzeczy robić. Ale jest wiele takich na naszym polskim rynku. Ta myśl techniczna, technologiczna, na przykład tego polskiego rolnika z tym polskim kładem. No naprawdę, mistrzostwo świata. Wszystkim się to spodobało. No i mając taką powierzchnię też tutaj na zewnątrz, przy hali, to jest około 1000 metrów, planujemy robić też taką wystawę właśnie tych samoróbek. Ja po prostu jestem pod wielkim wrażeniem, jak teraz przeglądam różne ogłoszenia tych wszystkich pojazdów, ludzie co wymyślają. No ja też jestem z takiego domu, że my też żeśmy wszystko sami robili. Kiedyś tato wybudował dom, żeby zrobić bazerię, to musiał najpierw zrobić maszyny stolarskie. A jak już zrobił te maszyny stolarskie, to już porobił sąsiadom innym dookoła też bazerię. No tak świat wyglądał kiedyś, takie życie. Kiedyś uciekali ludzie od tamtych czasów, nie podobało im się. Teraz widzę, że ludzie chcą wrócić do tamtych czasów, chociaż myślami i pamięcią. No i my chcemy to właśnie kultywować. Chcemy te takie samoróbki, takie te śmieszne pojazdy, które kiedyś robiły, pomagały i w rolnictwie, i w przemyśle.
przy gospodarstwach domowych przede wszystkim. Chcemy właśnie takie maszynki tutaj zrobić taką ekspozycję, czyli oprócz muzeum chodzimy po muzeum, wychodzimy przejściami, możemy na zewnątrz wyjść sobie i popatrzeć na ciekawe, fajne pojazdy z tamtych czasów, które były zbudowane własnoręcznie przez ludzi pomysłowych. No, kiedyś to po prostu ktoś wpadł na pomysł i robili, nie było, że nie, tak? Na naszej poprzedniej hali te wszystkie samochody były niewątpliwie ściśnięte, a w tej chwili mogą oddychać pełną piersią. Zobaczcie, jest tyle przestrzeni, że każdy z nich można obejść dookoła i spojrzeć na niego z dowolnej perspektywy. Opel GT jeszcze nieobecny na naszym kanale, Mercedes Skrzydlak również nieobecny, ale ten samochód możecie już kojarzyć. BMW 700, które przyjechało do nas prosto z Italii, jak łoś. No, ten odcinek był bardzo dobrze oglądany, natomiast to, co stało się w przypadku tego pojazdu, no to przebiło nasze najśmielsze oczekiwania. Nasz polski quad. A skoro polski, to pisany po polsku. Kyły a dy. Natomiast na naszym kanale na TikToku również złożyliśmy Wam zapytanie, jak można ten pojazd nazwać. Oj, pozwólcie, że ja usiądę, bo albo mówię, albo chodzę. Dobra, pierwsza propozycja lesiokład, druga kozioł, kucyk, świtkład, kładzik, ule błeska, no to było złośliwe, wszegołaz, WSK kład, WS kład, MacGyver. No to MacGyver to jest dobre określenie dla ministra Leszka. No dzik tak samo. Kład FM-ka. O, to jest ciekawe, panie operatorze. Kład FM-ka. Kurde, mamy to, czekaj. Kto to wymyślił? Kład FM-ka. Robert Nowak. No to panie Robercie, to proszę się do nas zgłosić. Na pewno coś wymyślimy, żeby uczcić tak dobrze wybraną nazwę. Kład FM-ka. Proste, a wszystko co proste jest genialne. Albo odwrotnie, wszystko co genialne jest proste. Ale teraz wracajmy już szybciutko na naszą poprzednią halę, bo za chwilę przyjedzie laweta i na tą lawetę zapakujemy Lambo Gallardo, które, przypomnę, pojedzie dzisiaj na sesję zdjęciową. No i co ważne, w tej sesji również uczestniczyć będziecie Wy. Także raz, dwa, trzy, widzimy się tam. No mówcie co chcecie, ale jak wychodzi słoneczko, zwłaszcza wiosenne, pierwszy raz po tych wszystkich zimowych miesiącach, to od razu w człowieka jakaś taka... No ja nie wiem, jak to nazwać. No wena. Wena wchodzi. On ma 10 cylindrów i on na początku tak powoli kręcią musi się rozpędzić. O, zagadał już. We'll be right back.
Ale zupełnie szczerze, drodzy widzowie, powiem wam, że to jest zguba ludzkości. Za każdym razem obiecuję sobie, że jem to ostatni raz, po czym znowu jadę w trasę i... A, daj ta spokój. Ważne jest jednak to, że wszystko dobre, co się dobrze kończy. Nasze Lambo zostało wypożyczone do sesji zdjęciowej i wy tą halę możecie już kojarzyć, bo w poprzednim odcinku pokazałem wam FSO Montanę. Ten samochód właśnie był filmowany na tej hali, a sprawcą całego wydarzenia po pierwsze jest pan Damian, a po drugie jest auto z zabudową, które teraz w tle widzicie. Cześć, jesteśmy dzisiaj u nas w Kegerze po to, żeby zrobić sesję pięknemu włoskiemu samochodowi, ale w barwie żółtej. Właśnie. Dlaczego żółty? Ponieważ nasz produkt finalny ma nutki żółtego odcienia i to wszystko się będzie fajnie komponować właśnie z tym żółtym Gallardo. A samochód, który chcemy zaprezentować, to Sprinter Autocontainer, który właśnie służy do transportu takich właśnie samochodów. To, co w tej chwili widzieliście, to efekty naszej sesji tak zwanej dziennej, a w tej chwili, co pewnie już widzicie, nieco zapada zmrok. Jeżeli on zapada, to uaktywniają się inne walory, jakie są zainstalowane w tej zabudowie. My teraz czekamy, aż będzie zupełnie ciemno i wtedy, gdy zgaśnie słońce, rozbłyśnie blask tej całej konstrukcji. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak podobają wam się efekty sesji zdjęciowej. Natomiast kolejnego dnia w Oławie odwiedził nas wyjątkowy gość z pizzą. No to bierzemy z ministrem po kawałku i zaraz wszyscy rozpoczniemy załadunek eksponatów, bo już w najbliższy weekend widzimy się na Poznań Motor Show. Tak. To wisi tu? Wyglądam jak cygan na odpuście. Jak cygan, ale no co zrobić? Bez tego też. Dobra, co robimy? Czyli tak, tu się nagrywa teraz. Tu się nagrywa akcja, na tak? Naszego, tak? A tu się nagrywa na. Ty w ogóle na tym vlogu swoim robisz takie kontynuacje scen, że jedna scena się kończy, druga zaczyna, to są jakieś przejścia, czy po prostu jest na rympał, cięcie i. Ma być na rympał, bo inaczej to robisz produkcję telewizyjną. A to nie ma być na YouTube. No, dobra. Ma być szorstko i wiesz, i nieskładnie. Więc męska, ja kładę to, tak? Widać coś? No i wszystko widać. I próbujemy załadować polskiego kłada na. Polskiego Poloneza z Austrii. Kto by w to uwierzył? No i dobra, no i teraz co? Bierzemy po kółku i po do góry? Po kółku i tak? Jest. No to dawaj go odwracamy. Odpal strzel ze sprzęgła, bączka szybko i... Czekaj, nie przeniesiemy go tak? To ciężkie jest? Ty, najpierw trzeba rozgrzewkę zrobić. Kurde, spodnie mi spadają. Chyba schudłem. Dopiero zaraz schudniesz. No. Zaraz sobie zerwę kręgosłup. Nie, no chodź, damy radę. Tak? Damy radę. Mhm. Dobra, to zabierajmy się do tego. Czekaj, to może bardziej... To się nie może udać. A nie masz jakichś najazdów? Nie, to za krótko. Nie, to ty za proste. Ty, ale my jesteśmy gamonie. Ty wjeżdżasz kładem na kołach na lawetę, na Petronasa. Petronas cofa tutaj i z Petronasa przejeżdżasz na traka. Co ty na to? I nie będziemy musieli dźwigać. Ale to oznacza jeszcze albo jedną... Albo my Polonezem podjedziemy. To oznacza jeszcze jedną dobrą rzecz, mianowicie, że Petronas będzie musiał pojechać do Poznania. Sprawa jest załatwiona. Panie Laweciarz, masz pan jakiś kurs na Poznań? Czyli trzeba go zapakować przodem. I podjedziemy i on tyłem wjedzie. Przodem, żeby tu. Tyłem go wsadzić tak. No to przymierzymy. Au! Prawie się potrąciłem. Prosta w kół.
A, sorry, właśnie. To samo, to samo. No, to samo. Jak go konstruowałeś, to nie sądziłeś, że kiedyś na niego wjedzie polski kład, co? Słuchaj. Z odpalaniem, czy go wepchniemy? To, że galardo było na tym Petronasie, to wszędzie mogło być. Ale polski kład to tylko one of one. Palisz? Pal, wjeżdżaj, co go będziemy wpychać, to by było nudne. Tak to się może coś stanie. Włóż. Mocniejszego strzała. Ja też zapomniałem o tej kamerze. Ledwo wyhamował. Ja nie wiem, czy to nie będzie fota na miniaturę filmu. Umiesz jeździć polonezem? Sometimes. Ciekawe, jak go Kamilek rozładuje w Poznaniu, bo tam już nie będzie Petronasa. Se skoczy może z rozpędu. A on widzi. To, tylko że on tam już nie wiedzie, tylko będzie musiał. Minimalnie, nie? O. To byli przepchnięci, naprawdę. Tak. Chociaż ja tak wjeżdżałem do te piątki. Pokładem, tak? Na taką samą wysokość, dałem radę. Kamilek, odpala i cofaj. Tak, chyba zwariowałeś. No coś się musi stać w tym odcinku ciekawego wreszcie. Nie, co ty, ja już mam wystarczająco krzywą głowę. Damy ci kask. Ale nas też nie dasz radę. Ale tam się nie zmieszczę. Mieścisz się, no, dobrze się nie zmieszczę. Dawaj. No jak się złamie, to się zmieszczę, tak. Masz hamulec pod ręką? Nie. To lepiej miej. Słuchaj, nie pojedziesz tak szybko, bo masz pod górkę. Tylko żeby trafił chociaż. Ty, ale każdy z kamerą, a nikt nie pomoże. Nie, ja nie jestem no, kamerą, ja się będę mówił. A i tak nie pomoże. To są prawo? Takie ciekawe rzeczy, że lepiej to nagrywać, no. Słuchaj, nawet jak go będzie wystawał Kamil, to będzie burtę ci przywiązany i będzie Kamil. Idzie? Dobrze idzie, patrz. Ty musisz sobie sam poradzić, bo ty sam do Poznania pojedziesz i sam go musisz rozładować. Nie zapominaj. A tam nie będzie Petronasa. To chyba nim zeskoczysz, nie? Z rozpędu. Będzie? No patrz. Prawie, ale burta się nie zamknie. Ale trochę zamknąć ale i dowiązać. Trochę zamknąć tu, do tego, trytytką, drutem. Tak, do tych zaczepów. Ktoś ci pomoże rozładować chyba tam, nie? No i tam pojedziemy we dwóch. Kto jedzie? Karol. A Karol to ma tyle siły. No! Tylko go dobrze trzeba umocować, nie? Jakimiś pasami. Pasami, belką. Tam są zaczepy, no. Odjeżdżasz, Damianek? Tak. Tu i tu złapać. A to się zdejmuje? Nie. Czy tak, no to się zdejmuje, ale... Ale tylko raz. A tylko raz. Tak. Tylko żeby kład też nie odjechał. Nie odjedzie. Dobra. Opa! Dobra. Tylko wiesz co, żeby on faktycznie odjechał, może to od razu zabezpieczyć jakoś, co? Bo to byłaby niepowetowana strata. No pewnie, że ci pomogę. No. Sam nim zjadę, nie ma problemu. Czy odbieramy załadowanie kłada? Myślę, że tak, jak najbardziej. No. Robota jest zrobiona profesjonalnie, po polsku. Jak zawsze. Słuchajcie widzowie, więc jeżeli chcecie zobaczyć poloneza, jeżeli chcecie zobaczyć polskiego kłada, a przede wszystkim jeżeli chcecie zobaczyć Roberta, to zapraszamy was wszystkich do Poznania na targi Poznań Motor Show. Zapraszamy, tak, to fakt, ja też tam będę i na pewno odwiedzę cię na waszym stoisku. Na hasło Stradale, coś dla was dobrego się u mnie znajdzie. Oho, to ja już Stradale mówię dzisiaj. Tniemy i widzimy się w Poznaniu. Nara.